Kamil Bednarek z nami, który rozpoczyna drugą dziesiątkę zawodowych wygranych. Kamil, gratulacje. Nie było łatwo. Twój rywal przegrywał już na wyjazdach z dobrymi zawodnikami, niejednogłośnie na punkty i pokazał, że jest naprawdę twardym gościem. Tak, dał fajną walkę, taką jak się spodziewaliśmy. Wiedziałem, że ten rekord to nie jest odzwierciedlenie jego talentu. Jak zwał. W każdym razie dał fajną, mocną walkę i przeboksowałem 8 rund. Fajne doświadczenie, takiego czegoś mi potrzeba. Po werdykcie, przyznam szczerze, że tak patrzyłem na ludzi i nie wszyscy byli pewni tego, że tę walkę wygrałeś. Ty byłeś pewny? Tak, byłem pewny, że ją wygrałem trochę. Okej, może nie wygrałem gdzieś tam każdej rundy, gdzieś tam straciłem kontrolę nad sytuacją może w pewnej chwili, ale uważam, że walkę to bankowo wygrałem. Wygrałem walkę. Okej, ale jesteś generalnie z siebie zadowolony. Mi troszkę, wiesz, co brakowało takiej lekkości na nogach, jaką prezentowałeś na przykład w swoich pierwszych zawodowych walkach. Trochę też wydaje mi się, że aktywność, przednia ręka szczególnie, ciosy na dół, to jest te elementy, których trochę zabrakło. Kurczę, on uderzył mnie kilka razy w tył głowy gdzieś tam, albo sięgało to tył głowy, nie chcę go tam oceniać, ale sięgało to w tył głowy, sięgało w plecy, atakował głową. Może za bardzo asekuracyjny byłem, ale na pewno ponad 5 na 10 to bym sobie dał, z 6-7 luźno mógłbym sobie dać. Okej. Nie było tak, że potrzebujesz do tej walki troszkę nieskoncentrowany? Nie, właśnie... Myślałem dużo o tej walce, poszedłem poważnie do tej walki, a koncentracja to nie wiem, muszę po prostu nad tym popracować, ale to nie chodzi o to, że na przykład to olałem czy coś tam, bo podszedłem naprawdę z szacunkiem do niego. Okej, druga i siódma runda to są te rundy, w których miałeś takie duże kłopoty. Poczułeś jego ciosy, ma ciężką rękę? Miał, gdzieś tam mnie trafiał niby luźnymi, ale odczuwałem te ciosy. Tak jak mówię, zdarzało mu się w tył głowy tam gdzieś trafić, albo gdzieś tam to zachodziło i bałem się, że może zajdzie jeszcze kawałek dalej, dlatego może tak asekuracyjnie. Bił silno, a jeszcze jakby trafił w tył głowy silno, to by mi zakręcić w głowie i nie wiadomo, co by się stało, tak? Mhm. Jasne. Powiedz, co swoją ręką, bo to jest chyba coś najbardziej niepokojącego. Prawa spuchnięta. Na pierwszy rzut, to sami widzicie, jak to wygląda, co będę mówił. Do tego boli mi troszeczkę nadgarstek. Jutro pewnie mi ładnie to podpuchnie. Nie wiem, jakiś zimny lód, okład i zobaczymy, może jakieś prześwietlenie zrobimy. O, patrzcie, widać, że coś tam się dzieje, tak? Nie wiem, to od tych prostych chyba na czoło albo. Poszyjemy, zobaczymy, twardym trzeba być. Pytam dlatego, bo wczoraj mówiłeś, że ty zawsze każdą walkę bierzesz, ale być może teraz będzie potrzebna przerwa. Nie, gdzie to? Myślę, że to z tydzień czasu będzie opuchnięte, trenować będę normalnie, nie z takich opresji się wychodziło, tak? Chyba, że nie wiem, jakieś złamanie może jest. Ale tak jak powiedziałem przed chwilą, trzeba być twardym. To jest boks, to tutaj nie przychodzę grać w piłkę i kopać sobie delikatnie, tylko przychodzę się bić. Okej. Kolejna walka jeszcze w super średniej, czy już w średniej? Chyba w super. Super jest cięższa? Chyba na 7-6, nie? To jeszcze zależy, kiedy będzie gala tak naprawdę, bo trochę jest słaby przepływ informacji. Nie wiem, na razie nie wiem nic. Jak powiedzmy będzie ona na wakacje? Załóżmy, że będzie w czerwcu na przykład. Maj, czerwiec. Prędzej w czerwcu. Musiałbym to wiedzieć w czerwcu, na przykład już w tym tygodniu, że będzie, to sobie robię i tak zacznę robić, ale to jest trochę kilo, teraz pewnie to będzie około 10 kilo, tak? To nie zrobię tego 2 tygodnie, tak? Dajcie mi to jakoś tam wejść, ale myślę, że jeszcze następna, jakby tak było w czerwcu, powiedzmy, to zrobię w super średniej, może w jakimś catchweightie 75, coś w tym stylu, 74 może, tak? I następna już pod koniec roku bardziej może bym wolał, to wtedy to już fajnie profesjonalnie zrobić raz tą wagę, żeby się nie męczyć. Okay, dzięki. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Czysta walka do punktowania, moim zdaniem 5-3, ale mogło być również 6-2 Bednarek. W drugą stronę nie można było tego sędziować. Czysta walka do punktowania, moim zdaniem 5-3, że 5 rund dla mnie, tak? Ale i 3 dla niego, ale mogło być również 6-2. Prawidłowo. Pozdrawiam, polecam, Kamil Bednarek. Maciej Myszkin.